Cześć, kolejny numer kultowych autobusów PRL-u. Ikarus 556. Dobra wieść jest taka, że go kupiłem, a zła jest taka, że znowu tylko jedna sztuka dostępna. Ale muszę też powiedzieć, że już sobie pomijam te niektóre kioski, w których nie było, które mam po drodze i nie sprawdzam. Idę praktycznie prosto do tego, w którym wiem, że jest. Przynajmniej są największe szanse. Tak, jakby ktoś zwrócił uwagę na mój palec, to tam nie chcę pokazywać, co sobie zrobiłem już jakiś czas temu z gitarą, więc to trochę będzie znikało. Już ostatnio miałem, no ale to tyle na ten temat. Tak. To może otwierajmy i mówmy. No, jedna sztuka, nie wiem ile było, bo się nie pytałem, ale wygląda to naprawdę marnie, tak jak mówiłem już ostatnio i tak się niestety potwierdza. Tak się na razie wszystko fajnie prezentuje. Jedna sztuka, nie miałem wyboru, więc opatrzyłem tak jak ostatnio, tylko z tak na szybko, czyli lusterka są, tak żartując. Na jedną rzecz zwróciłem uwagę drobną. Dobra, on idzie na bok. Gazetka. Na bok idzie. Kto go otworzy może najpierw? Najpierw go otworzymy. Gazetką to się później zajmiemy. Tak. No mam nadzieję, że jest ok z nim wszystko. Ale trzeba będzie się przeprosić chyba z MPK-ami, bo tak jedna sztuka, nie dość, że nawet jak się zobaczy najmniejszą wadę, to no to się bierze, bo mała, no to może wszystkie mają, a może inne mają gorzej i się tak bierze ten model, który jest. W sensie tak boję to przeciąć. Boję się. Jeszcze jest zabezpieczony, także pociąć go się nie da tak łatwo. Na Ikarusa tego czekałem. Jak najbardziej. Dobra, udało się wyciągnąć. Tak to się prezentuje z daleka. Za chwilę wrócimy. Zobaczmy tą gazetkę. Dobra, gazetka. Nie najważniejsza rzecz na świecie, ale zobaczmy. Ikarusy zawsze fajnie sobie pooglądać. Może nie będę tutaj za dużo czasu na tą gazetkę tracił i czytać jej nie będę na pewno, na razie przynajmniej. Może Ikarusy mnie skuszą, żeby ją jakoś bardziej przejrzeć. A tu mamy austriacki przemysł samochodowy. Mogłabym ogólnie o Ikarusach też poczytać w sumie, ale dobra. Następny numer, Chisson APH 520.
też trzeba mieć i szykować miejsce na półce. I 40 zł też przy okazji. Dobra. To zobaczmy go z bliska. I tak prezentuje się z bliska. Wydawało mi się, że nie ma uszczelek w drzwiach, ale są. Może gdzieś tu są niedokładnie trochę domalowane, chyba tu z tyłu. Ale są. Felgi ładnie wyglądają. Są srebrne, też mi się wydawało, że były białe. Przód. No grill nie jest wycieniowany, ale nie wygląda to aż tak źle. Napis Icarus. Światła troszeczkę się tam różnią od siebie. Ale próba znalezienia takich samych to mogłoby być trudne. Kierownica troszeczkę krzywo. Ostatnio mam szczęście do tego. Co tu jeszcze mamy? O, takie jak migacze rzeczy, wiadomo, to są część całości pomalowana. Góra, znowu światełka niepomalowane. Zobaczmy spód. Chyba nic tu szczególnego nie ma. Jeszcze tył. No też światła takie są, jakie są. Mówię, mi to bardzo nie przeszkadza, bo stoję, te autobusy stoją w ten sposób u mnie, że i tak tego nie widać tak naprawdę. Nie wyciągam, nie bawię się nimi. Co jeszcze? Wnętrze jest szare, siwe. Na pewno jest lepiej widoczne przez to. Jak to ma się do oryginału, nie wiem. Nie widziałem nigdy tego autobusu na żywo i też nie przyglądałem się aż tak zdjęciom wnętrza i też nie pamiętam, jak ono by tam wyglądało, nawet jeśli je widziałem, a pewnie widziałem gdzieś tam. No na pewno lepiej je widać. Autobus ciężko by było zobaczyć. W Polsce były chociażby w Łodzi, w Częstochowie, więc jest też to taki obowiązkowy model. Tak samo jak następny kolekcji. No, mi się podoba, bo to jest Icarus. Już samo to lubię, podobają mi się Icarusy w zasadzie wszystkie. Ogólnie też ładnie wygląda sam w sobie. Może ktoś ma inne zdanie, ale ja go na pewno polecam. No i tutaj nie ma co więcej mówić, no. W takim razie, cześć, na razie.